Krzysztof Skowroński. Magdalena Ochaniuk. Wojciech Sumiński. Wojciech Sumiński ma jeszcze wyłączony mikrofon, to specjalnie, żeby go nie było słychać. I teraz uroczyście włączymy mikrofon Wojciechowi Sumińskiemu i jeszcze raz, i Wojciech Sumiński. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za przybycie tutaj do dobrego miejsca na ulicę Dewajtis 3. Przez chwilę zastanawialiśmy się, czy to przypadkiem nie jest za daleko od centrum Warszawy, ale oczywiście taka książka jak Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego i Wojciech Sumiński ściągają w to miejsce. Więc bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za przybycie. I proszę sobie pić brawo. To będzie to, że... To, proszę Państwa, jest najważniejsza książka, jak pisze o niej autor, najważniejsza książka, którą napisał Wojciech Sumiński. To jest książka, którą pisał przez wiele lat. Właściwie to jest książka, która w tej części drogi dziennikarskiej jest ukoronowaniem tej drogi. W tej książce zebrał swoją wiedzę na temat Polski, pewnych zdarzeń, o których my wszyscy nie mamy pojęcia, o których będzie pewno Wojciech Sumiński opowiadał, a co najważniejsze, zebrał zbiór faktów, który dotyczy urzędującego prezydenta Rzeczpospolitej. Te fakty na pewno dla części Państwa już są znane, bo niektórzy z Państwa kupili już książkę i zdążyli ją przeczytać, więc będą mogli później porozmawiać z autorem na temat swoich spostrzeżeń. A książka jest bardzo ciekawa i to, co sam Wojciech powtarza, to, że za każde zdanie, które jest w niej napisane, może się spierać przed jakimkolwiek sądem, bo wszystko w niej jest prawdą i to są fakty, z którymi nie można polemizować. Niestety Bronisław Komorowski zapewne tę książkę może przeczyta, ale nie ustosunkuje się do niej, ponieważ ostatnie spotkanie jako dziennikarz zadający pytanie miało miejsce wiele, wiele lat temu. Od tamtej pory panowie nie mieli okazji się spotkać. Poza jednym wyjątkiem, to był sąd Rzeczpospolitej w Pałacu Prezydenckim 18 grudnia 2014. Ale nie był dziennikarzem, który zadaje wtedy pytania, tylko zupełnie w innym charakterze. Wtedy Wojtek był zupełnie w innym charakterze. Państwo pozwolą, że usiądziemy, a może jeszcze Wojciech Sumiński słowo wstępne do naszego spotkania. Wszystko, co powiedzieli moi szanowni, przede wszystkim dziękuję Państwu za przybycie na to spotkanie. Naprawdę jest mi bardzo miło, że spotykamy się w tak licznym gronie i w tym miejscu, które jest dla mnie wyjątkowym miejscem. To jest moja uczelnia, ja tutaj kończyłem psychologię, tutaj chodziłem z rodziną laty dziecięcymi i młodzieńczymi na spacery. No wreszcie poza wszystkim jest to sala imienia księdza Jerzego Popiełuszki. Zakładam, że skoro Państwo jesteście tutaj, to wiecie, jak wielką rolę w moim życiu odegrał błogosławiony ksiądz Jerzy. Także to, że spotykamy się w takiej właśnie sali, traktuję w kategoriach pewnego symbolu. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za przybycie na to dzisiejsze spotkanie. Ponieważ Wojciech Sumiński jest dziennikarzem i do tego dziennikarzem śledczym, to damy mu prawo, żeby sobie sam zadał pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie. Oj, ale mnie Krzysztof zaskoczył. To moje zakłopotanie to jest dla Państwa dowód, że nic tu nie jest reżyserowane. Nic nie jest ustalone. My z Krzysztofem się spotykamy właśnie w taki sposób, że wszystko jest niejako na żywo, tak? Nic tu nie jest reżyserowane. Gdybym miał sobie zadać pierwsze pytanie, to bym może zadał pytanie, jak ja się tutaj znalazłem? Jak to się stało, że przebyłem taką drogę, która od tej uczelni, gdzie uczyłem się, by być psychologiem, pomagać dzieciom, przeszedłem drogę poprzez poznawanie przestępców, poprzez poznawanie morderców, którzy mieli na rękach krew innych ludzi,
poprzez poznanie osób z prawdziwej mafii, bo taką to mafią były wojskowe służby informacyjne, nie ta pruszkowska, która przy nich, jak to sam Massa powiedział, była mafią trzepakową. No i wreszcie jak to się stało, że prezydent mojego kraju stał się moim wrogiem. Także długa to była droga i częstokroć się zastanawiam, jak to się stało, że mój własny kraj, że prezydent mojego kraju są tak dalece, może nie mój własny kraj, może władze tego kraju i prezydent tego kraju są jak gdyby po drugiej stronie barykady. To jest pytanie, które sobie zadaję bardzo często i chyba nie do końca znajduję odpowiedź. Ale to jest tak, że państwo, którzy się tutaj zgromadzili i my właśnie od pana redaktora oczekujemy tej odpowiedzi. Jak to się stało, że prezydent Rzeczpospolitej jest po innej stronie barykady niż stoi pan redaktor Wojciech Sumiński? Oj, to już jest łatwiejsze pytanie. To już jest łatwiejsze pytanie. To jest troszeczkę w bok od tego pytania pierwszego. Ja, proszę Państwa, nigdy nie zamierzałem, nigdy nie było tak, że ja sobie za punkt honoru postawiłem, żeby w jakikolwiek sposób ścigać pana prezydenta, że kiedykolwiek miałbym sobie wziąć niejako na taki cel i zastanawiać się, czego by tutaj można się chwycić. Nigdy tak nie było. Ja zawsze wierzyłem w to, że dziennikarstwo, zwłaszcza dziennikarstwo śledcze jest misją, że dziennikarz ma, zwłaszcza dziennikarz śledczy, ujawniać to, co zakryte, to, co dla opinii publicznej jest ważne, a co wielu osobom się wydaje, że opinia publiczna nie powinna tego poznać. Ta historia zaczęła się w 2006 roku, to był grudzień. Ja w tamtym czasie zajmowałem się wyjaśnianiem sprawy świętej pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Rozpoczynałem pisanie scenariusza dla Agencji Filmowej Telewizji Polskiej. To miało być 10 odcinków o śmierci księdza Jerzego. Miała być pokazana prawda. Długo zajęło mi namawianie Sławka Jóźwika, dyrektora Agencji Filmowej, Andrzeja Urbańskiego, prezesa Telewizji Polskiej, by zgodzili się na realizację takiego filmu. I właśnie w tamtym czasie, gdy ta sprawa mnie tak pochłaniała, ja wierzyłem, że film to jest coś, co dotrze do milionów ludzi, bo cóż, książkę przeczytają tysiące, a telewizję jednak oglądają znacznie więcej osób. Wydawało mi się, że to jest droga, by pokazać, jak wyglądała prawda o tej najgłośniejszej i zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni PRL. I właśnie w tamtym czasie zgłosił się do mnie oficer Centralnego Biura Śledczego, którego poznałem wiele lat wcześniej. Zgłosił się do mnie, by opowiedzieć o takim niezwykłym śledztwie, którym zaczynał swoją książkę. To była sprawa zabójstwa dyrektora 4 oddziału banku PKO BP w Warszawie, który miał jakoby strzelać do siebie 3 razy, przy czym każdy strzał był śmiertelny, a jeden oddany z kilku metrów. I to uznano za śmierć samobójczą. Jak przedstawiał mi tę historię oficer Centralnego Biura Śledczego, ten pierwszy absurd zapoczątkował całą serię innych absurdów w tym śledztwie, które to śledztwo doprowadziło do fundacji, o której Państwo na pewno ostatnio słyszeliście, Fundacji Pro Civili. Ja tę fundację, jako jeden z pierwszych dziennikarzy, pokazałem działalność tej fundacji w roku 2007 w programie śledczym 30 minut. To były 3 odcinki o działalności Pro Civili. Następnie w latach 2011-2014 w swoich książkach Z mocy bezprawia, z mocy nadziei pisałem o tej fundacji dość szeroko. A w ostatnim czasie także inne osoby zaczęły tej fundacji mówić. Więc właśnie opowieść o tej fundacji skłoniła, opowieść o tej fundacji mojego rozmówcy, mojego informatora z Centralnego Biura Śledczego, czyli z takiego polskiego FBI, zapoczątkowała moją drogę do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Bo to ten oficer powiedział mi, że jest to niezwykła fundacja. Fundacja, w wyniku działań której śmierć poniosły 17 osób. Fundacja, w wyniku działań której zdefraudowano nie miliony, tylko miliardy złotych. Te pieniądze były transferowane na Cypr, następnie do państw byłego Związku Radzieckiego, głównie do Rosji. Tam były przenoszone od jednej spółki do drugiej i co się tak naprawdę z nimi stało, nigdy nie zostało wyjaśnione. I tenże oficer powiedział mi, zbliżaliśmy się ze swoim śledztwem kilka lat temu, w roku 2001, do Ministerstwa Obrony Narodowej, bo tam biegły wszystkie ścieżki. Zbliżaliśmy się do pana ministra Bronisława Komorowskiego, bo
Ku naszemu zdumieniu, pan minister zaangażował się w działalność osłonową dla tej fundacji. Na czym polegała ta działalność osłonowa? Otóż na tym, że każdy, kto informował pana ministra o tym, co się działo na Wojskowej Akademii Technicznej, bo Fundacja Pro Civili wykorzystała wiele instytucji, między innymi Wojskową Akademię Techniczną w czasie, gdy ministrem obrony narodowej był Bronisław Komorowski. I w wyniku działań tej fundacji Wojskowa Akademia Techniczna straciła 380 milionów złotych, ale co gorsza, pojawiali się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej jacyś dziwni ludzie, jak to przedstawił mi ten oficer Centralnego Biura Śledczego, Rosjanie. Przestępca o międzynarodowej renomie Oleg Biały, Igor Kopylow, choć tak naprawdę nikt nie wie, jak do końca nazywał się Igor Kopylow, ponieważ miał kilka paszportów na kilka nazwisk, nikt do końca nie wiedział, jakiej jest narodowości. Tenże oficer przedstawiał mi go jako człowieka powiązanego, albo wręcz oficera GRU. I tenże człowiek wchodził do, miał dostęp do wszystkich tajemnic wojskowych, prac badawczych, tajemnic państwowych na Wojskowej Akademii Technicznej, ponieważ miał wszelkie upoważnienia z Ministerstwa Obrony Narodowej w czasach, gdy ministrem był Bronisław Komorowski. I właśnie oficerowie Centralnego Biura Śledczego zbliżali się do tego, by swoim śledztwem objąć pana ministra. I wtedy wydarzyła się rzecz zdumiewająca, bo do Komendy Głównej Policji wkroczyli oficerowie Wojskowych Służb Informacyjnych, którzy zażądali wydania wszystkich dokumentów. I te dokumenty, mimo protestów, na skutek wielu nacisków z różnych stron, zostały wydane. To była rzecz zdumiewająca, dlatego że policja nigdy nie podlegała Wojskowym Służbom Informacyjnym. Wojtek zaczyna streszczać książkę. Z Krzysztofem umówiliśmy się na jedną rzecz. Że ja będę stawiał kropki, bo mam taką przywarę, że rzeczywiście jak zaczynam mówić, to ciężko mi się zatrzymać. Krzysztof mi obiecał, że nie będzie mi przerywał, dopóki nie postawię kropki, ale prosiłbym te kropki stawiał w miarę systematycznie. Mam teraz postawić kropkę? Tak, kropko przecinek, bo byśmy zadali Ci kilka pytań, jeżeli istnieje. I teraz nie wiem, czy nie straciliśmy wiarygodności, bo powiedziałeś, że my żeśmy się umówili, a przedtem, że wszystko jest spontaniczne, nie wyreżyserowane. Więc jak to jest, Wojtek? Musimy się wytłumaczyć. Powiedziałem, że umówiliśmy się tylko na jedną rzecz, że będą kropki i na nic więcej. Ale że tych kropek jest nie za wiele i nie za często, to Wojtkowi czasami trzeba przerywać. Skupiłeś się na Fundacji Pro Civili, a ja bym się chciała zapytać o samą osobę jeszcze działacza opozycyjnego Bronisława Komorowskiego. Jaki był moment, czy w ogóle istniał taki moment przełomowy, że z osoby, która działała w opozycji, przeszedł on na tę drugą stronę, albo zaczął się kontaktować bardziej z ludźmi, między innymi z WSI, albo jeszcze z WSW wcześniej. No z całą pewnością już pod koniec lat 80. pan Bronisław Komorowski, w ten czas działacz opozycji demokratycznej, miał już kontakty z oficerami WSW, bo wtedy nie było WSI, jak państwo doskonale wiecie, były Wojskowe Służby Wewnętrzne. Skąd my to wiemy? No wiemy to stąd, że kilka osób, które sam znałem, jak gdyby w wyniku tego, co było zapisane między wierszami, w wielu rozmowach, w wielu sytuacjach, a także w wielu faktach, to wszystko pokazało, że te kontakty Bronisława Komorowskiego z oficerami, z wysokimi rangą oficerami Wojskowych Służb Wewnętrznych z całą pewnością datują się jeszcze na lata 80. Choćby taki znamienny przykład, którym już się dzieliłem z państwem, mianowicie w roku 1990 pan generał Tadeusz Rusak został szefem Urzędu Ochrony Państwa w Krakowie, a wydarzyło się to w sposób zdumiewający, bo do pana Jana Rokity przyszedł właśnie Bronisław Komorowski i poprosił, by pan Tadeusz Rusak został pierwszym szefem Urzędu Ochrony Państwa w wolnej, tak zwanej wolnej Polsce. Kraków to z wielu względów miejsce newralgiczne dla służb specjalnych. Jan Rokita miał inną kandydaturę, ale Bronisław Komorowski bardzo naciskał. Wręcz doszło do sytuacji, w której mówił, że to jest jego przyjaciel, człowiek, za którego ręczy i że bardzo mu zależy, żeby ten człowiek był pierwszym szefem Urzędu Ochrony Państwa w Krakowie. Rzecz była o tyle zdumiewająca, że pan Tadeusz Rusak zasłynął w stanie wojennym z tego, że
miał bardzo radykalne pomysły na rozprawianie się z opozycją. No taki jego sztandarowy pomysł to próba spacyfikowania kopalni Wujek przy pomocy czołgów. Gdyby ten pomysł zrealizowano, to był jego autorski pomysł, to wówczas śmierć poniosło prawdopodobnie nie 9 górników, tylko kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset. Pomysł wydawał się tak tragiczny w skutkach i tak krwawy, że nawet generał Czesław Kiszczak się na niego nie zgodził. I oto takiego człowieka pan Bronisław Komorowski przedstawia tuż po tym, jak powstała tak zwana Wolna Polska, Janowi Rokicie. To jest mój przyjaciel, człowiek, za którego ręczę. Niech zostanie szefem Urzędu Ochrony Państwa w Krakowie. I tak się stało. Wiem również z całą pewnością, że mój były informator Aleksander L. także w tym wypadku muszę Państwu dać króciutkie wyjaśnienie, to pewnie Państwo wiecie, mnie akurat nie wolno się posługiwać pełnym nazwiskiem, kiedy mówię o tym panu, chociaż nazwisko jego jest zapewne powszechnie znane, więc pułkownik Aleksander L. jeszcze jako szef kontrwywiadu PRL był dobrym znajomym Bronisława Komorowskiego. Później, gdy przyszła tak zwana Wolna Polska, Aleksander L. Teoretycznie odszedł ze służby, ale to było takie odejście niczym w filmie Pasikowskiego Psy. Czasy się zmieniały, a Aleksander L. cały czas awansował na stanowiska doradcze, doradzał prezesom różnych agent wojskowych, no między innymi Agencji Mienia Wojskowego i wielu, wielu innym szefom różnych wojskowych instytucji. Także między innymi awansował za czasów właśnie Bronisława Komorowskiego. Wtedy, pozostając pułkownikiem, nadano mu takie uprawnienia, jakie mieli generałowie. I osobiście tego dopilnował pan Bronisław Komorowski, minister Aleksandrowi L. Aleksandrowi L. W książce jest wymienione nazwisko. W książce jest wymienione nazwisko lekko zmienione. Tak. Lekko zmienione, to od razu Państwu wyjaśnię, bo pojawiają się czasami pytania drogą mailową, skąd się wziął pułkownik Aleksander Lichodzki. No, skąd się wziął Tomasz Liz przez Z w książce Rafała Ziemkiewicza. Tak zwana ostrożność procesowa, do której tym razem zobligował mnie sąd. Nie wolno mi używać prawdziwego nazwiska Aleksandra L. Z tego samego powodu w moich poprzednich książkach wziął się pułkownik Leszek Tobisz, o którym dziś mogę już chyba otwarcie mówić, że oczywiście jest to pułkownik Leszek Tobisz. Wiele wątków już rozpoczęć, ale ja bym zapytał się... Ale żadnego mi nie daliście dokończyć. Ale cię damy, bo dopiero to jest dopiero początek spotkania. Powiedz mi, bo Aleksander L. jako informator odgrywa w Twoim życiu bardzo istotną rolę. To znaczy jest człowiekiem, który dziennikarzowi śledczemu dostarcza tych źródeł, tych informacji. Jak Ty poznałeś tego Aleksandra L., pułkownika? O, to rzecz zdumiewająca. Jak ja poznałem pułkownika Aleksandra L.? Poznałem go na Podlasiu. Poznałem go za pośrednictwem moich przyjaciół księży. Podlaskich księży, którzy przedstawili mi Aleksandra L. jako człowieka, który może wszystko, który, gdy na przykład była pielgrzymka roku 2000, to były problemy ze zorganizowaniem wyjazdu dla tysięcy mieszkańców Podlasia do Rzymu. No, Aleksander L. jednym telefonem załatwił specjalny pociąg i tyle autokarów, ile było trzeba, miał wejścia do każdego biura podróży. Przedstawiono mi go jako osobę, która może dużo i chętnie pomaga różnym ludziom. I oto któregoś dnia powiedziano mi, że właśnie pan Aleksander L. bardzo chciałby mnie poznać, bo interesuje się moją działalnością jako dziennikarza. Spotkaliśmy się, to było takie pierwsze dziwne zapoznawcze spotkanie, w którym Aleksander L. chyba mnie troszeczkę badał, ja jego też. Tak się badaliśmy przez wiele, wiele, wiele miesięcy. No a później przedstawił mi taką, nazwijmy to, ofertę, tak? Ja nie będę pana oszukiwał, będę panu mówił tylko prawdę, ale pan nigdy mnie nie będzie pytał o pobudki, dla jakich udzielam panu informacji, bo to pozostanie moją sprawą. Ja się przez pewien czas wahałem, no bo zawierać takie pakty z takimi ludźmi to rzecz, która wymagała głębokiego namysłu. Po głębokim namyśle zdecydowałem się korzystać z usług, z informacji pułkownika Aleksandra L., a takim momentem przełomowym było to, że dotarło do mnie, że Aleksander L. był ostatnim szefem kontrwywiadu PRL w latach 80.
i z całą pewnością miał pełną wiedzę o prawdziwych okolicznościach zbrodni popełnionej na błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, co, jak zapewne Państwo wiecie, było dla mnie najważniejszą dziennikarską i chyba nawet ponaddziennikarską sprawą. To było dla mnie coś więcej niż dziennikarska sprawa. Mnie się wtedy wydawało, że ja pułkownika Aleksandra L. będę potrafił rozegrać, że będę potrafił prędzej czy później wydobyć z niego tę wiedzę, na której mi tak bardzo zależało. No, czas pokazał, że nie do końca się tak udało. Chyba podobne zamiary miało jeszcze kilku innych moich kolegów dziennikarzy, bo Aleksander L. był informatorem kilku dziennikarzy. My takich ludzi uważaliśmy za pewnego rodzaju dziennikarski skarb. Nam się wydawało, że mając dostęp do tego typu wiedzy, którą oczywiście zawsze musieliśmy weryfikować, bo to, że Aleksander L. czy inni ludzie tego typu mówili, my nie będziemy kłamać, to nie znaczy, że nie kłamali. A nawet więcej, często, kiedy nawet mówili prawdę, to i tak nas próbowali wykorzystać, jak w historii, którą opisałem w książce Z mocy bezprawia, gdy pułkownik Aleksander L. przedstawił mi zdjęcia Aleksandra Kwaśniewskiego i Marka Dochnala, wtedy, gdy Kwaśniewski był prezydentem, to był 2005 rok wiosna, i wtedy, gdy Kwaśniewski mówił, że nigdy pana Dochnala nie widział, nie zna i w ogóle niemalże nie wie, kto to jest. A te zdjęcia mówiły co innego. I wtedy dostaliśmy jeden warunek publikacji, otrzymania większej ilości zdjęć. No, warunek był taki, że mamy to publikować w poniedziałek, a spotkanie miało miejsce w piątek. Pojechałem do tygodnika Wprost, do Staszka Janeckiego, Marka Króla. No, decyzja była taka, publikujemy. Zdjęcie jest prawdziwe, to jest autentyk, to nie jest żaden falsyfikat. To jest ważne dla opinii publicznej, złapać prezydenta na kłamstwie. No, jednakowoż okazało się to, jeżeli ktoś z Państwa czytał moją poprzednią książkę Z mocy bezprawia, to już to wie, że po prostu nas rozegrano, bo pułkownik Aleksander L. na pewno wiedział, co robi. Aleksander Kwaśniewski z kolei na publikację, która ukazała się w poniedziałek, zareagował bardzo nerwowo. O godzinie 10 zwołał konferencję prasową, powiedział, ja tam nie pójdę, mogę zaśpiewać, zatańczyć. Koń mi na komisję śledczą, nie zaciągniecie, bo tego właśnie dnia miała być komisja śledcza do spraw PKN Orlen, w której Kwaśniewski miał być pytany o kontakty z Dochnalem. Powiedział, ja tam nie pójdę, po co mam tam iść. Ktoś nas wykorzystał. Ta publikacja, w której publikowaliśmy zdjęcia Kwaśniewskiego i Dochnala, zdjęcia przecież prawdziwe, jednakowoż była jakimś sygnałem dla Kwaśniewskiego, który on zrozumiał. Zrozumiał, że nie wolno mu tam iść i nie poszedł. Gdyby poszedł, niewykluczone, że byłby Trybunał Stanu, bo kłamałby po raz kolejny, zapewne kłamałby tak jak wiele razy wcześniej, że Dochnala nie zna, nie widział, nie wie niemalże, kto to jest, a tymczasem zdjęcia mówiły co innego. I gdyby te zdjęcia ukazały się później i Kwaśniewski skłamałby wcześniej przed komisją sejmową do spraw PKN Orlen, przed Sejmową Komisją Śledczą, prawdopodobnie miałby bardzo poważne problemy. Ktoś za naszym pośrednictwem, bez naszej woli i świadomości, bardzo go przeraził, ale jednocześnie uratował mu skórę. Nasza publikacja de facto uratowała mu skórę. Nie pytajcie Państwo, czemu służby specjalne posługują się takimi dziwnymi metodami, gdzieś tam dookoła, a nie wprost. Niemal przy każdej sprawie ja właśnie natrafiałem na takie obejścia dookoła. Tak było nawet wtedy, gdy sprawa dotyczyła ujawnienia informacji o nieszczęsnym księdze arcybiskupie Pecu, trafiła do mojego kolegi Jurka Morawskiego. Wtedy też czterech pośredników przekazywało z rąk do rąk materiały dotyczące księdza arcybiskupa Peca. No, ale to jest temat na... Ja mam pytanie odnośnie kontaktów dalszych z pułkownikiem Michockim. Czy po tej wpadce z Wprost... dalej się spotykaliście? Tak, spotykaliśmy się dalej. Ja oczywiście miałem świadomość, że pułkownik Aleksander L. próbuje mnie i takich jak ja rozgrywać. Może warto było zakończyć jakiekolwiek kontakty? Wiele razy się nad tym zastanawiałem i wiele razy do tego to zmierzało. Taki moment, w którym definitywnie chyba, tak mi się wydawało, podjąłem decyzję, że nie chcę już mieć z pułkownikiem Aleksandrem L. nic wspólnego, to był rok 2005. I wówczas doszło do sytuacji, która całkowicie zmieniła moje wcześniejsze postanowienie, bo oto jesienią 2005 roku, proszę, 2004, jesienią 2004 roku w 20. rocznicę zbrodni na księdzu Jerzym odebrano w październiku 2004 roku śledztwo prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu,
próbując to śledztwo zamordować i zniszczyć. I to był właśnie ten taki moment, w którym ja, mimo wcześniejszego postanowienia, że nie będę miał więcej kontaktów z Aleksandrem L., mimo tego, że rzeczywiście udzielał wielu niezwykle cennych informacji, te informacje zawsze trzeba było weryfikować, był naprawdę bardzo cennym informatorem. Pamiętam, jak moi koledzy, na przykład Przemek Wojciechowski, onegdaj bardzo znany dziennikarz śledczy, dziś dziennikarz Telewizji Polskiej, mówili, mieć taki kontakt jak Olek to dziennikarski skarb. Myśmy naprawdę tak wtedy myśleli, że mieć takie kontakty jako dziennikarze śledczy, byłego szefa kontrwywiadu, no to rzeczywiście jest dziennikarski skarb. Tak nam się w ten czas wydawało, tak się w ten czas mnie wydawało. Nie przypuszczałem, że ten dziennikarski skarb doprowadzi mnie i moich bliskich do najbardziej tragicznych wydarzeń w naszym życiu. Ale doprowadził nas tutaj do tego spotkania, ten skarb, bo dzięki niemu szedłeś drogą dziennikarską, która pozwoliła ci napisać książkę Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. I troszkę bym wrócił do tych niebezpiecznych związków Bronisława Komorowskiego, bo pierwsza scena w tej książce to jest właśnie spotkanie dziennikarza śledczego. Czy Państwo się domyślają, kto jest tym dziennikarzem śledczym? Tak. Dziennikarza śledczego z tym informatorem z Centralnego Biura, tak? Śledczego, który przekazuje ci pewne dokumenty, tak? Ty jeszcze nie wiesz, jakie i czego dotyczą te dokumenty i w którym momencie dokładnie pojawia się nazwisko Bronisława Komorowskiego, w jakim kontekście pojawia się to nazwisko, kiedy po raz pierwszy w twojej głowie powstaje myśl, to są niebezpieczne związki i ta myśl dotyczy Bronisława Komorowskiego. Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Nazwisko nawet w książce Bronisława Komorowskiego, o ile pamiętam, pierwszy raz pojawia się, być może Państwo będziecie zaskoczeni i zdziwieni, gdzieś chyba dopiero około 80 strony. 56. No to mnie się wydaje, że później, ale to możemy sprawdzić. Dlaczego? Dlatego, że ja próbuję Państwu przez tę książkę opisać drogę, jaka doprowadziła mnie do Bronisława Komorowskiego. On nie pojawił się na tej drodze na początku, pojawił się właśnie w pewnym momencie. Ten moment to było właśnie to, gdy różne osoby zaczęły docierać do pana Bronisława Komorowskiego, mówiąc: panie ministrze, trzeba coś zrobić, trzeba przerwać działalność procywili na Wojskowej Akademii Technicznej, bo dzieją się tutaj rzeczy zdumiewające. Jacyś dziwni Rosjanie się tu kręcą, wykradają tajemnice państwowe, wojskowe. Ktoś kiedyś pójdzie za to do więzienia. Takich osób były trzy. Pierwszy był oficer w Wojskowej Akademii Technicznej, drugą wicerektor, trzecią obecny mój serdeczny kolega Krzysztof Borowiak. W tamtym czasie go nie znałem. On był dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli jemu z ramienia służby cywilnej. On wygrał konkurs. Podlegały wszystkie szkoły wojskowe i on był przerażony tym, co się dzieje na VAT. Poszedł do Bronisława Komorowskiego, mówiąc: panie ministrze, trzeba z tym coś zrobić. Bronisław Komorowski zrobił. Krzysztof Borowiak niemal z dnia na dzień przestał pełnić funkcję dyrektora szkolnictwa wyższego, Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej. I to rzeczywiście dla mnie było zdumiewające, że Bronisław Komorowski o tym wszystkim wiedział. Wiedział o tych szokujących wydarzeniach na VAT, o tych Rosjanach, którzy kręcili się po tej uczelni, o tej defraudacji potężnych kwot idących w setki milionów złotych. I mimo tej wiedzy, nie zrobił kompletnie nic, by położyć temu kres, natomiast zrobił wszystko, by usunąć przeszkody w postaci tych, którzy mu o tych przestępstwach mówili. Wiemy, że wiedział. Wiemy to z wielu relacji, między innymi z relacji osób, o których tutaj mówię, czyli ja miałem na ten temat trzy relacje od trzech osób. Trzecią był Krzysztof Borowiak. Wiemy to również z pewnych notatek, które powstały, a które dotyczyły, ściśle tajnych notatek, a które dotyczyły przekazywania Bronisławowi Komorowskiemu informacji na ten temat. Mówiąc o nadużyciach na Wojskowej Akademii Technicznej, powiedzmy, jak one wyglądały, bo ten cały proceder też jest bardzo interesujący. To było wyłudzanie kredytów, ale przede wszystkim systemy, które miały bardzo ważną wagę dla obronności kraju.
No te wyłudzenia były prowadzone rzeczywiście na wielką skalę, gigantyczną skalę, wielotorową skalę. Powstawały wyłudzenia, były między innymi prowadzone pod jak gdyby pod zastaw, jeżeli można tak powiedzieć, pewnych systemów teleinformatycznych, które nigdy nie powstały. Fundacja ProCivili prowadziła działalność parabankową, prowadziła działalność leasingową. Ta działalność była bardzo duża. Prowadziła również wyłudzenia polegające na tym, że setki, co najmniej setki osób były takimi słupami, które bez żadnego zabezpieczenia, bez żadnej hipoteki, bez żadnych żerantów otrzymywały kredyty idące w setki tysięcy złotych, a nawet w miliony złotych. Taki słup oczywiście nigdy tego kredytu nie spłacał. Jeżeli takich osób były setki, co najmniej setki, to możecie sobie Państwo wyobrazić, jakich kwot to dotyczyły. Na to się nałożyły również wyłudzenia z Wojskowej Akademii Technicznej. No, do tego doszła również taka typowa... Przepraszam, kto był wtedy rektorem na WAC-ie? Oj, w tej chwili nie pamiętam. Zaraz sobie przypomnę. Setki milionów złotych wyłudzono z podatku VAT. Fundacja ProCivili weszła również w działalność przestępczą, nawiązując współpracę z organizacją pruszkowską. Celowo nie nazywam tego mafią, dlatego że organizacja pruszkowska nie była de facto mafią. Nawet Masa w swoich zeznaniach, Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, mówi o tym, że my byliśmy przy ProCivili mafią trzepakową. I Masa, jeżeli jesteśmy przy tym wątku, otrzymał od prokuratorów, którym składał zeznania, taką możliwość, by nie powiedzieć, chociaż by nie powiedzieć o jednym wydarzeniu, które, by nie powiedzieć o jednym wydarzeniu, które uważa za szczególnie dla siebie niebezpieczne, groźne. Dano mu taką furtkę. Na ogół świadek koronny musi opowiedzieć wszystko, bo jeżeli zatai cokolwiek, jakiekolwiek przestępstwo, to powinien stracić status świadka koronnego. Tymczasem Jarosławowi Sokołowskiemu pozwolono nie powiedzieć o jednym wydarzeniu, o jednym przestępstwie, które szczególnie jest dla niego groźne. Jarosław Sokołowski nie bał się mówić o działalności swoich szefów Pershinga, Wańki i wielu, wielu innych. Natomiast powiedział, że jest jedna fundacja, o której gdyby opowiedział o jej działalności, no to jego życie nie byłoby warte złamanego grosza. I to była właśnie fundacja ProCivili. Poprzez ten przykład chcę Państwu naocznić, o jakiej fundacji mówimy. A kto był fundatorem tej fundacji, kto był jej prezesem, jak to jest możliwe, czy szefem tej fundacji, jak to jest możliwe, że ta fundacja mogła takie rzeczy robić, jak ona była osadzona w systemie i kiedy ona powstała? No tam kluczową rolę w tej fundacji przez cały okres, bo tam prezesi się zmieniali, było ich kilku, to byli figuranci, kluczową rolę cały czas odgrywał pan Piotr P., znany ostatnio z fundacji, z działalności Skok Wołomin. Między innymi z działalności Skok Wołomin, bo takich działań pan Piotr P. miał znacznie. A kim jest ten Piotr P.? Piotr P. jest oficerem Wojskowych Służb Informacyjnych. Znaczy był oficerem Wojskowych Służb Informacyjnych, ale osób, które działały w tej fundacji było znacznie więcej. Z tym, że... Ten, który znajduje się na zdjęciu. Tak, ten sam. Który był ostatnio przedstawiany z Bronisławem Komorowskim. Ten sam. Jednakowoż... Którego Bronisław Komorowski nie zna. Tak mówi jego minister, pan profesor Nałęcz. Tak twierdzi. Jednakowoż mnie co najmniej kilka osób potwierdziło, że to nieprawda. Więc było w tej fundacji wielu tak zwanych figurantów. W rzeczywistości ta fundacja była głęboko osadzona w strukturach Wojskowych Służb Informacyjnych. Tam kluczową rolę odgrywało wielu oficerów Wojskowych Służb Informacyjnych. No a niejako transfery z tej fundacji, wszystkie nitki biegły na wschód, przez Cypr na wschód. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego szli śladem transferów pieniędzy i nie mieli żadnych wątpliwości, że kluczowa rola dla tej fundacji, jakiś mózg decyzyjny nie jest w Polsce, tylko na wschodzie, w Rosji, mówiąc krótko. A kto udzielał kredytów
A tutaj właśnie wracamy do początku książki, czyli do czwartego oddziału. Kredytów udzielało wiele banków, między innymi wspomniany przeze mnie dyrektor czwartego oddziału banku PKO BP, pan Krzysztof Sutor, który w pewnym momencie był przerażony tym, w co sam niejako wszedł. I według tego, do czego dotarli oficerowie Centralnego Biura Śledczego, miał wielką ochotę wycofać się z uczestniczenia w działalności Fundacji Pro Civili. Nie zdążył. Nie zdążył. W swojej książce i w ramach tej fundacji działał pewien Rosjanin, którego nazwiska nie znamy. Posługiwał się głównie nazwiskiem Igor Kopylow. Tak naprawdę nikt nie wie do końca, jak się ten człowiek nazywał. Wiadomo, że miał paszporty przedstawiające go jako obywatela różnych krajów, między innymi Słowacji, Rosji, jeszcze kilku, chyba Litwy i jeszcze kilku innych. No to był przestępca o międzynarodowej renomie, który, jak sprawdzili oficerowie Centralnego Biura Śledczego, no, kierował po prostu grupą morderców, grupą regularnych morderców. A co się z nim stało? On żyje, wyjechał? Nikt tego nie rozpłynął wie. Rozpłynął się? Nikt tego nie wie. Rozpłynął się w mgle jak wielu innych. Ale powiedzmy, jakie miał w ramach możliwości, jakie mu stworzyła fundacja? Co mógł zrobić? Do jakich dokumentów miał dostęp? Mógł zapoznawać się z pracami badawczymi na Wojskowej Akademii Technicznej, które były objęte tajemnicą państwową. On wchodził w zakres tych wszystkich badań. Mógł również podejmować decyzje w ramach Centrum Usług Przemysłowych VAT. Stworzono na VAT taką instytucję, którą nazwano Centrum Usług Przemysłowych VAT. I ta fundacja zawierała umowy z samą Wojskową Akademią Techniczną, umowy opiewające na wielomilionowe kwoty. W wyniku tej współpracy, nazwijmy to CUB, VAT i VAT, Wojskowa Akademia Techniczna straciła no właśnie te kwoty, o których opowiadałem, czyli te setki milionów złotych. I pan Kopylow tutaj odgrywał, według tego, co sprawdzili oficerowie Centralnego Biura Śledczego, zasadniczą rolę. On z tylnego siedzenia podejmował decyzję. Przez chwilę badało samą sprawę Centralne Biuro Śledcze, potem zostało to odsunięte od śledztwa. Czy był jakiś proces, jakiś wyrok w sprawie procywili, czy nie? No tu dochodzimy do kilku ważnych, istotnych punktów, bo oto śledztwo przejęły Wojskowe Służby Informacyjne, czyli przejęły niejako we własnej sprawie. I nawet niedawno słyszałem, jak pan prezydent Bronisław Komorowski mówił, ale o co chodzi z tym całym zamieszaniem wokół procywili? Przecież ja wiem o tym, że Wojskowe Służby Informacyjne rozpracowywały procywili. Otóż pan prezydent albo nie wie, co mówi, albo doskonale wie, co mówi, bo rzeczywistość wyglądała zgoła inaczej. Otóż Wojskowe Służby Informacyjne, gdy przejęły to śledztwo, to rzeczywiście podjęły działania operacyjne, działania obserwacyjne, inwigilacyjne i wszelkie inne, ale te działania nie dotyczyły rozpracowywania procywili, tylko rozpracowywania tych, którzy rozpracowywali procywili. A więc założono podsłuchy, obserwowano oficerów Centralnego Biura Śledczego, urzędników skarbowych, którzy mieli czelność próbować kontrolować tę fundację i wiele, wiele innych osób, które miały wiedzę na temat tej fundacji. Więc rzeczywiście Wojskowe Służby Informacyjne zajęły się procywili, ale nie w sensie fundacją procywili, tylko tymi, którzy próbowali położyć kres przestępczej działalności procywili. I tutaj pan prezydent Komorowski jeszcze całkiem niedawno, kilka tygodni temu, no ja nie jestem politykiem, więc mogę chyba powiedzieć wprost, albo kłamał, albo naprawdę nie wiedział, o czym mówi. No tak chyba trzeba to nazwać. Czy istniały jakieś uregulowania prawne? A jeśli chodzi o śledztwo, to, bo tutaj Krzysztof zapytał o śledztwo, to również pan prezydent powiedział rzecz zaskakującą, bo podczas przesłuchania 18 grudnia powiedział, również wypowiedział się na temat śledztwa, powiedział, no przecież w tej sprawie trwało śledztwo. Czy wiecie państwo, kiedy to śledztwo się zaczęło? Śledztwo zostało wszczęte w grudniu 2014 roku. Niedługo przed przesłuchaniem pana prezydenta.
taki dziwny zbieg okoliczności. Po kilkunastu latach od działalności Fundacji Pro Civili. Czy były jakieś umocowania prawne do tego, żeby WSI przejęło śledztwo od CBS-u, czy oni po prostu przyszli, wzięli sobie dokumenty, powiedzieli szefowi CBS, że od dzisiaj panowie to my się tym zajmujemy? Nie, nie było żadnego umocowania prawnego. To było działanie całkowicie bezprawne i dlatego właśnie oficer Centralnego Biura Śledczego był tym tak zdruzgotany, że wojskowe służby informacyjne, które nie miały żadnej zwierzchności nad Centralnym Biurem Śledczym, odebrały wszystkie materiały, wszystkie dokumenty i rozpoczęły własne tak zwane śledztwo, które oczywiście zakończyło się niczym. W sprawie, w której wydrenowano z rozmaitych instytucji państwowych miliardy złotych, w sprawie fundacji, w wyniku działań, której śmierć poniosło 17 osób, nie postawiono nigdy nikomu żadnego zarzutu. A czy wtedy ówczesnym szefem WSI był pan Lukaczewski czy pan Rusak? Wtedy szefem WSI był pan generał Tadeusz Rusak, ale pan generał Lukaczewski miał na ten temat pełną wiedzę. Miał na ten temat pełną wiedzę i nic z tą wiedzą nie zrobił. Nie, czy wśród tych 17 osób, które zginęły w związku z całą sprawą związaną z fundacją, też wliczyłeś Andrzeja Lepera? Nie, Andrzeja Lepera nie wliczyłem. Być może to jest 18 ofiara. To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, który rzeczywiście ujawniam w książce Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego, bo ja we wcześniejszych publikacjach pisałem o tym, że mam poważne wątpliwości, czy Andrzej Leper zginął śmiercią samobójczą. A skąd się wzięły te wątpliwości? Otóż opowiedziałem Państwu o tym, jak pułkownik Aleksander L. przekazał mnie i moim kolegom zdjęcia Marka Dochnala i Aleksandra Kwaśniewskiego, co de facto uratowało Kwaśniewskiemu skórę. Nasza publikacja uratowała Kwaśniewskiemu skórę. Od kogo my te zdjęcia otrzymaliśmy? Te zdjęcia otrzymaliśmy od pana Marka Kucińskiego. Ja go znałem wcześniej jako rzecznika prokuratury apelacyjnej w Warszawie, a w roku 2005 on był wziętym adwokatem, miał kancelarię naprzeciwko Belwederu. I pułkownik Aleksander L. i jeszcze jeden osobnik o nazwisku Kowalski, tak się przedstawiał, ale jestem pewien, że to nie było prawdziwe nazwisko, przedstawiali nam pana Kucińskiego jako swojego człowieka. I Kuciński tak się zachowywał, jako człowiek, który wykonuje wszystkie polecenia Aleksandra L. On nam przekazał wszystkie zdjęcia, był adwokatem wcześniej Dochnala. Przekazał nam zdjęcia Dochnala i Kwaśniewskiego, notesy Dochnala i wiele, wiele innych rzeczy. I jaki to ma związek z Andrzejem Leperem? Niedługo przed śmiercią Andrzej Leper spotykał się z Tomaszem Sakiewiczem, któremu opowiadał o tym, że boi się o swoje życie, bo dotarł do pewnych dokumentów. Ma te dokumenty zdeponowane bardzo głęboko, w bardzo bezpiecznym miejscu. To miejsce to była kancelaria pana Ryszarda Kucińskiego. Andrzej Leper mówił, że ufa temu człowiekowi bezwzględnie i że w tym miejscu są one rzeczywiście dobrze zabezpieczone. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Ryszard Kuciński był człowiekiem takich osób jak Aleksander L., czyli był człowiekiem związanym z WSI, to równie dobrze Andrzej Leper mógłby te dokumenty zdeponować u pana, na przykład u pana Dukaczewskiego. Efekt byłby zapewne taki sam. Więc ja nie mam oczywiście stuprocentowych dowodów, że Andrzejowi Leperowi ktoś pomógł odejść z tego świata. Natomiast mam stuprocentowe dowody, że wydarzyło się to, czego Andrzej Leper się najbardziej obawiał i co nazywał śmiertelnym dla siebie zagrożeniem, a mianowicie to, że te dokumenty dostały się w niepowołane ręce, czyli w ręce WSI. Ja przez długi czas nie wiedziałem, czego dotyczyły te dokumenty. Dowiedziałem się stosunkowo niedawno, że te dokumenty to były dokumenty dotyczące właśnie działalności Pro Civili. Można. Bo nie dowiedzieliśmy się Państwu, w jaki sposób pan Bronisław Komorowski, który był w końcu działaczem Solidarności, nie wiem, czy do końca był działaczem, czy był podstawiony na przykład, bo mnóstwo było agentów Solidarności przecież. Czy w jaki sposób on się skontaktował, zetknął się z WSI w ogóle i ze służbami wojskowymi? Ja w swojej książce to pragnę Państwu podkreślić. Moja książka nie jest biografią pana Bronisława Komorowskiego.
jest zapisem mojego reporterskiego śledztwa, które zaczyna się w roku 2006 i trwało w zasadzie do ostatnich dni przed publikacją książki, przed napisaniem książki, a które to śledztwo sięga do przełomu lat 80. i 90. Więc moje dziennikarskie jak gdyby dociekania sięgają do tego okresu. To nie jest biografia Bronisława Komorowskiego. Jednakowoż mam głębokie przekonanie i wiele przesłanek na to wskazuje, że bardzo ważną, istotną rolę w tym, że pan Bronisław Komorowski to opisuje w swojej książce, związał się z takimi ludźmi jak pan Izydorczyk, pan Aleksander L., czy inne osoby wywodzące się ze służb tajnych PRL, że istotną rolę mogła odegrać w tej historii małżonka pana Bronisława Komorowskiego. Jeden z rozdziałów książki jest zatytułowany Obiekt 09120. Proszę, Wojtku, powiedz, co to był za obiekt, dlaczego on miał takie strategiczne znaczenie dla Polski, bo już go nie ma, czy istnieje, ale nie ma tego przeznaczenia, które powinien mieć. Przy okazji prywatyzacji telekomunikacji polskiej, gdzie taki szczytowy okres tej prywatyzacji nastąpił w okresie, gdy znowu ministrem obrony narodowej był pan minister Bronisław Komorowski, doszło do sytuacji, w której łączność pomiędzy najbardziej wrażliwymi instytucjami, jakimi były na przykład ataszaty wojskowe, została jakby powierzona rosyjskiej spółce GTS. Mówiąc krótko, rosyjska spółka GTS miała dostęp do tych wszystkich systemów i węzłów łączności. I właśnie w tamtym czasie też okazało się, że na skutek, nazwijmy to, błędów i zaniedbań pana ministra obrony narodowej został zdekonspirowany obiekt 09120. Cóż to był za obiekt? Każde państwo NATO powinno mieć takie miejsce, takie centrum dowodzenia na wypadek zagrożenia państwem, w którym mogą się schronić najważniejsze osoby w państwie, prezydent, premier, dowództwo. I ten obiekt miał mieć łączność ze wszystkimi newralgicznymi, istotnymi dla funkcjonowania państwa instytucjami. To był taki główny obiekt dowodzenia. Fakt istnienia takiego obiektu, miejsce jego usytuowania, wszystko co wiązało się z tym obiektem, było objęte klauzulą ściśle tajne. No i ten obiekt za kadencji ministra obrony narodowej został zdekonspirowany. Doszło do takiej ściśle tajnej narady z udziałem premiera Jerzego Buzka. Ja zamieszczam w swojej książce przebieg tej narady, bo oczywiście powstał z tej narady opatrzony klauzulą tajności protokół. Ja opisuję przebieg tej narady, zamieszczam jej bardzo dokładny przebieg. W trakcie tego przebiegu Bronisław Komorowski zachowuje się i wypowiada zdania, które go całkowicie dyskwalifikują jako ministra obrony narodowej, bo delikatnie... Nie, dlatego już nie jest ministrem obrony narodowej, to jest sprawiedliwie. No jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jest szefem ministra obrony narodowej, więc sytuacja jest jeszcze bardziej groźna. Bo Bronisław Komorowski mówi premierowi Buzkowi, że on nie wie, jak mogło dojść do tego, że podlegający mu resort Ministerstwa Obrony Narodowej zaniedbał zabezpieczenie tych ściśle tajnych informacji. I ten obiekt rzeczywiście został zdekonspirowany. Spółka GTS miała pełny przegląd tego wszystkiego, co dotyczy tego, rosyjska spółka, co dotyczy tego obiektu. W efekcie zaniechano dalszych prac i ten obiekt nie powstał do dziś. A ta spółka GTS jeszcze coś innego? GTS Energy, tak? Polska, tak. Ona się dokładnie nazywa. Tak. Czy ona ma związek jakiś z aferą i serwerami w Rosji? Czy to jest ta sama spółka? To jest spółka powiązana z tym, z tą spółką. Dobre liczydła i dobre komputery. Dobrze, było jeszcze jedno spotkanie, o którym warto opowiedzieć. I teraz
tak jest, że przy tym stole każdy z jakiegoś powodu jest w mniejszości i każdy z jakiegoś powodu tworzy większość. Jest w mniejszości, dlatego że pani Magda Uchaniuk i pan Wojciech Sumiński są mieszkańcami Białej, tak? Są. Są. Mają związek. Tak, pani Magda jest w mniejszości, bo jest przedstawicielką płci pięknej, a z kolei Wojtek jest w mniejszości, bo jako jedyny nie jest, nie pracuje w Radiu Wnet, więc każdy z nas ma. A mówię o tych mniejszościach, większościach, dlatego że chciałbym, żeby pani Magda zadała pytanie na temat tego spotkania, które miało miejsce w Białej. I co to było za spotkanie? To ja mam teraz o to samo zapytać, tak? Opowiedzieć, tak, bo to jest takie miejsce, bo tak. To jest miejsce rodzinne, tam się urodziłam, mieszkają tam moi rodzice, a vis-a-vis lotniska, bo o ten obiekt będę chciała Wojtka zapytać, od ponad 100 lat jest rodzinny dom mojej babci, mojej prababci, mojego pradziadka i to lotnisko jest wpisane w naszą rodzinę. Mój pradziadek pracował w fabryce samolotów przed wojną i dlatego taki sentyment mam do tego miejsca, ponieważ widzę, co się z nim dzieje i to samo widzi Wojciech, który przyjechał do Białej jakiś czas temu. Wrzenił się w Białą. Wrzenił się w Białą i tam mieszka na stałe. I z książki Wojtka możemy się dowiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność za to, że takie obiekty jak Białe Podlaskie, gdzie jest jeden najdłuższy, Wojtku, pas startowy dla samolotów, czy jeden z najdłuższych? Najdłuższy pas startowy w Polsce. Został zniszczony, hektary niszczeją, nic się tam nie dzieje, nikt z tego nie korzysta, a decyzję, znaczy odpowiedzialność za to ponosi... Kto? No właśnie, kto? Minister Obrony Narodowej, Bronisław Komorowski. Znowu wracamy do kadencji pana Komorowskiego z tamtych czasów. Był rok 2001 i wówczas zapadła decyzja, że jednostka wojskowa Białej Podlaskiej musi zostać zlikwidowana, ponieważ znajduje się zbyt blisko granicy białoruskiej. Jednakowo zapadła decyzja, że w miejscu tym może być usytuowany ośrodek szkoleniowy dla pilotów śmigłowców. Zmodernizowano wiele urządzeń. Ta modernizacja pochłonęła kilkanaście milionów złotych. Piloci z Nowego Miasta nad Pilicą przeprowadzili się do Białej Podlaskiej. Ściągnięto śmigłowce. I wówczas przyjechał do jednostki Białej Podlaskiej minister Bronisław Komorowski. Mnie pozwolono uczestniczyć w tym spotkaniu, dlatego mam, że tak powiem, pełny obraz niestety tego... Niestety mnie tam nie było. Pełny obraz tego spotkania. Jak dziś, jak to było wczoraj, pamiętam to wzburzenie oficerów, którzy przeprowadzili się z całymi rodzinami, którzy w jakiś sposób zaczęli budować swoją przyszłość w tym mieście nad Krzną, czyli w Białej Podlaskiej. A tymczasem przyjeżdża minister i jedną decyzją, jednym ruchem to wszystko niszczy, mówiąc, likwidujemy ten ośrodek, on tu jednak nie powstanie. Tutaj będą inwestycje, tak? No i w tym miejscu miało powstać takie Eldorado. Pojawił się dziwny architekt z Turcji, pan Wahab Toj, który obiecał mieszkańcom Białej Podlaskiej cuda, wianki, czego nie obiecał. Tor Formuły 1, stadion na 80 tysięcy osób, skrytym dachem, filię miasteczka Michaela Jacksona, chociaż nie było miasteczka Michaela Jacksona, ale miała w Białej Podlaskiej być filia. Tysiąc innych rzeczy. To oczywiście były bzdury. Przez długi czas nikt nie do końca, nikt tak naprawdę nie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. I dopiero na skutek rozmaitych działań, że tak to ujmę, rozmaitych sytuacji, które poznałem w Agencji Mienia Wojskowego, gdzie miałem dość dobrze funkcjonujące źródła informacji, dowiedziałem się, że tak naprawdę Wahab Toj, ten turecki architekt, jest tylko wystawiony niejako do przodu, że tak naprawdę żadne inwestycje nigdy tam miały nie powstać. Natomiast pewnymi przedsięwzięciami związanymi z tym lotniskiem była zainteresowana rosyjska spółka powiązana z rosyjskim Ministerstwem Obrony. No tutaj musielibyśmy wejść troszkę w szczegóły, które zawarłem w swojej książce.
podczas tego spotkania znalazł się tylko jeden odważny, który miał odwagę zaprotestować i powiedzieć coś panu Komorowskiemu. Tak, był jeden taki oficer, który był rzeczywiście bardzo wzburzony i rozmawiał z panem Bronisławem Komorowskim jak równy z równym. Specjalnie nie przebierał w słowach. Ja tę rozmowę starałem się w miarę wiernie odtworzyć. Ona także jest zawarta w książce. No, powiedział dużo słów prawdy panu Bronisławowi Komorowskiemu. W trakcie tego twojego przez lata trwającego dziennikarstwa śledczego zdarzyło ci się wiele bardzo dramatycznych momentów, ale jeden z nich zdarzył się po spotkaniu z twoim informatorem w restauracji w Darłówku, kiedy wracałeś do domu, była zima i wtedy co się zdarzyło? Co to był za informator, jakie informacje uzyskałeś wtedy i co po tym się zdarzyło? Nawet najlepsze źródło informacji może być zawodne, bo może nawet bez swojej woli i wiedzy udzielić informacji nieprawdziwych albo nie do końca prawdziwych. Dlatego rolą dziennikarza śledczego zawsze jest weryfikowanie tego w innym źródle, najlepiej w kilku innych źródłach, a jeszcze lepiej w kilku źródłach i w dokumentach. Ja tak postanowiłem postąpić przy badaniu działalności Fundacji Pro Civili. Bo jak już Państwu mówiłem, w tamtym czasie bardziej mnie pochłaniało śledztwo dotyczące śmierci księdza Popiełuszki, ale ta sprawa tej fundacji rzeczywiście wydawała mi się tak interesująca, że chciałem zweryfikować te informacje. I rzeczywiście doszło do dwóch bardzo dziwnych sytuacji w bardzo krótkim odstępie czasu. No, pierwszą sytuacją było to, że potrącił mnie samochód. Taki oto sposób, że krzywdy mi specjalnej nie zrobiono. Natomiast zabrano mi wszystkie dokumenty, które otrzymałem od mojego drugiego informatora z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To był bardzo porządny człowiek. Człowiek, który rzeczywiście wierzył w to, że po prostu był człowiekiem, który, nie waham się tego użyć, który kochał kraj. Mówię o nim w czasie przeszłym, dlatego że on tak naprawdę nie chciał się ze mną spotykać, nie chciał ze mną rozmawiać inaczej, nie chciał ze mną rozmawiać na temat Fundacji Pro Civili. Gdy ja mu powiedziałem o tym, że proszę go o informację, weryfikację informacji dotyczących Pro Civili, poprosił mnie, żebyśmy to zostawili. Powiedział, ty i ja jesteśmy na to za słabi, zbyt grube ryby pływają w tym stawie, zostawmy to. Ja byłem tym bardzo zaintrygowany. Cóż to takiego za fundacja, że nawet oficer ABW boi się dotknąć tej sprawy. Była sytuacja z przeszłości, odnośnie której on miał względem mnie pewien dług wdzięczności, dlatego że ja znam osobiście pana Wassermana, połączyła nas sprawa śmierci księdza Popiełuszki. Pan Wasserman był wielkim zwolennikiem śledztwa prokuratora Witkowskiego. Wierzył, że prokurator Witkowski jest blisko prawdy i to nas połączyło. I gdy rządy przejęło Prawo i Sprawiedliwość, to różni dziwni ludzie próbowali zniszczyć porządnych ludzi, wyrabiając im czarny PR u przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z tych osób, którym wyrobiono czarny PR, był tenże człowiek, o którym tutaj Państwu opowiadam, ten oficer ABW. Dzięki przedstawieniu pewnych faktów panu Wassermanowi udało mi się tego człowieka ochronić. Ja wtedy niestety użyłem tego argumentu, poprosiłem go, by niejako w imię wdzięczności dla mnie jednak pomógł mi zdobyć informacje na temat Pro Civili. On się zaangażował i rzeczywiście pomógł mi, zweryfikował mi mnóstwo informacji. Okazało się, że to, co powiedział mi oficer Centralnego Biura Śledczego, jest prawdą. A w kilka tygodni później ten mój informator z ABW już nie żył. Miał wypadek samochodowy, o którym dowiedziałem się później, że nie był wypadkiem samochodowym. Ja tak naprawdę w jakiejś mierze posłałem tego człowieka na śmierć i wtedy zrozumiałem, że muszę z tym żyć dalej. Ale też wtedy zrozumiałem, że ja już nie mogę tego zostawić, że bez względu na to, co by się nie działo, to ja będę tą sprawę prowadził do samego końca. I chociaż moja wiedza wtedy była bardzo wąska, byłem na początku tej drogi, to właśnie wtedy zdecydowałem się na wywiad z panem marszałkiem Bronisławem Komorowskim. W tamtym czasie był marszałkiem, to był początek, przełom 2006 i 2007 roku. Pan marszałek przyjął nas bardzo sympatycznie, mnie i ekipę Telewizji Polskiej. Zaproponował kawę, herbatę.
Rozmowa była bardzo miła do momentu, gdy zapytałem pana Bronisława Komorowskiego o Fundację Pro Civili. W tym momencie mistrz w kreskówkach, dr Jekyll, Mr. Hyde, zmienił się całkowicie na twarzy. Kwestia, którą wygłosił, była groźbą, bo jakże inaczej ocenić sformułowanie, czy pan wie, co pan robi. Powiedziałem, wiem, panie marszałku, opinia publiczna ma prawo wiedzieć. Następne kwestie, no to już były kwestie przerywające rozmowę. Ma pan minutę na opuszczenie mojego gabinetu. Po chwili spojrzał na zegarek, pół minuty, wyszedł z gabinetu. Tak się zakończył wywiad. Ja zrozumiałem, że przekroczyłem Rubikon i mam jednego wroga więcej. W tamtym czasie mnie to nie przerażało. Nie przerażało mimo tego, co spotkało mojego informatora, bo ja jeszcze iluzorycznie się łudziłem, że może rzeczywiście to nie było do końca tak, jak słyszę. Może to rzeczywiście nie była tragedia, tylko zwykły wypadek. Nie do końca wierzyłem, że to był wypadek, bo miałem informacje z bardzo dobrych źródeł, że to nie był wypadek, ale jeszcze się próbowałem łudzić w tamtym czasie. No, ale później wydarzenia potoczyły się lawinowo, bo już w styczniu 2007 roku znajomy Bronisława Komorowskiego, pułkownik Leszek Tobiasz, zaczął przygotowywać prowokację, którą później media nazwały aferą marszałkową. To się zaczęło w styczniu 2007 roku, a więc bezpośrednio po mojej rozmowie z Bronisławem Komorowskim. Taka dziwna zbieżność. No i do czego to doprowadziło, to zakładam, że większość z Państwa zapewne wie, tak, że to doprowadziło mnie i moją rodzinę do bardzo trudnych sytuacji, do oskarżenia mnie o przestępstwo płatnej protekcji, do procesu sądowego, który toczy się piąty rok. Do tej pory prokuratura nie przedstawiła mi ani jednego dowodu mojej rzekomej winy. Gdy wyszedłem ze szpitala po swoim załamaniu, dowiedziałem się, jaką rolę w tej całej historii odegrał Bronisław Komorowski. Dowiedziałem się, że spotykał się właśnie z pułkownikiem Tobiaszem, z Aleksandrem L. Rozmawiał o tym, jak wspólnie w porozumieniu popełnić przestępstwo, bo czymże innym, jak nie próba wykradzenia ściśle tajnego dokumentu jest taka próba, czymże innym, jeżeli nie przestępstwem. Co więcej, dowiedziałem się także, że Bronisław Komorowski, rozmawiając z tymi dwoma oficerami, miał mieć świadomość, że jeden z nich może mieć związki z rosyjskim wywiadem. Przyznał się do tego, podpisał taki protokół w prokuraturze, że ma świadomość, że jeden z nich mógł być powiązany z rosyjskim wywiadem. To tak naprawdę powinno zakończyć karierę Bronisława Komorowskiego. On od tego momentu powinien się tłumaczyć przed prokuratorem. Ja złożyłem wniosek do warszawskiej prokuratury Warszawa Wola, żeby Bronisław Komorowski stanął przed sądem, żeby go ścigać jako przestępcę. Ten wniosek nie został przez prokuraturę odrzucony, bo był świetnie udokumentowany. Natomiast został zawieszony. Zawieszono go pod takim argumentem, że toczy się postępowanie w stosunku do mnie i ten wniosek zostanie rozpatrzony, gdy moja sprawa zakończy się. Czyli mówiąc krótko, ten wniosek nie został jakby wdrożony w życie, ale nie został też odrzucony. On od 2008 roku czeka na realizację. A kto jest prokuratorem prowadzącym to śledztwo? Nie mam zielonego pojęcia. Zakładam, że nikt, bo zakładam, że w tym momencie nic się w tej sprawie nie dzieje. Myślę sobie, że po to zostało to zawieszone na tak długo, by właśnie nic się w tej sprawie nie działo. 7 lat i nic. Mówiłeś o różnych wypadkach, które zdarzały się Twoim informatorom, a ja bym chciała się zapytać, czy zwykłym wypadkiem było potrącenie syna Bronisława Komorowskiego, które też opisujesz tutaj w książce, i czy ten wypadek, o ile to możemy nazwać wypadkiem czy przypadkiem, miał wpływ na dalsze działania Bronisława Komorowskiego? Nie mam na ten temat wiedzy, czy to był zwykły wypadek, czy to nie był wypadek. No chodzi o tę sytuację, w której ochroniarz najbogatszego Polaka, pana Jana Kurczyka, potrącił syna Bronisława Komorowskiego, co przez pewien czas trzymano w ścisłej tajemnicy. Zniknął nawet zapis z monitoringu dotyczący tego wydarzenia. No a później wydarzyła się rzecz zdumiewająca, bo Aleksander L., twierdząc, że robi to w porozumieniu z Bronisławem Komorowskim, sam tę informację zaniósł do mediów.
Więc była to rzeczywiście sytuacja zdumiewająca. Tak naprawdę nie do końca ani ja, ani kolega dziennikarz, który tę informację jako pierwszy opublikował, czyli Leszek Misiak, nie do końca zrozumieliśmy tutaj intencyjność działań Aleksandra L. Czy chodziło o jakąś formę nacisku Bronisława Komorowskiego na Jana Kurczyka, czy jeszcze jakieś inne działania? Tego nie rozwikłaliśmy. Natomiast rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. To jest fakt. Jest faktem, że w pierwszym etapie próbowano tą sytuację zatuszować, bo jak powiedziałem, nawet zapis z monitoringu został, gdzieś zniknął i nigdy się nie odnalazł. No ale następnie, tak jakby Bronisławowi Komorowskiemu zależało, by jednak ta sprawa ujrzała światło dzienne, więc doszło tutaj do jakichś pewnych zawirowań. To ja bym w takim razie powiedział o czymś, o pewnej wadzie książki, jeśli można. Mianowicie, albo zadać pytanie, bo może to nie jest wada. Dlaczego nie ma stenogramu z przesłuchania Bronisława Komorowskiego w tej książce? Spodziewałem się, że tam to odnajdę, przeczytam sobie spokojnie, a tymczasem nie ma. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, czego żeś się w czasie tego przesłuchania w Pałacu Prezydenckim dowiedział? I co chciałeś ustalić? I co się nie udało? Są stenogramy z przesłuchania Bronisława Komorowskiego w prokuraturze. Stenogram z przesłuchania Bronisława Komorowskiego w sądzie zanudziłby czytelników, dlatego że Bronisław Komorowski na zdecydowaną większość pytań odpowiadał nie pamiętam. Pobił nawet pana Pawła Grasia, który na 100 pytań 77 razy odpowiedział nie pamiętam. No ja liczyłem, z całą pewnością wiem, że Bronisław Komorowski miał jeszcze słabszą pamięć niż rzecznik rządu Paweł Graś. Jego niepamięć była jeszcze większa. Gdy wychodziłem z Pałacu Prezydenckiego, to mówiłem, że szczerze martwię się o zdrowie pana prezydenta, który ma tak słabą pamięć. Jakie były moje odczucia? No moje odczucia były takie, że pan prezydent Bronisław Komorowski wybrał metodę obrony znaną chyba wszystkim osobom, które, no, mówiąc wprost, wszystkim kłamcom, tak? Ktoś, kto ma słabą pamięć, przyjmuje właśnie taki wariant najczęściej, wariant obronny. Nie pamiętam, bo to jest, każdy może nie pamiętać. Pan Bronisław Komorowski nawet nie pamiętał, czy czytał aneks, czy go nie czytał. Na początku mówił, że nie pamięta, później mówił, że to jest tajemnica państwowa. Nie to, co jest w aneksie do raportu WSI, tylko to, czy on go czyta. To jest tajemnicą państwową. Więc ja wyszedłem z tego przesłuchania w Pałacu Prezydenckim, no, z takim wielkim, wielkim zdumieniem. No, po pierwsze, zdumienie dotyczyło niepamięci pana prezydenta. Po drugie, tego, że jeżeli już coś pamiętał, to może tak jawnie kłamać. Każdy, kto zna akta tej sprawy, a ja znam je doskonale, wie, że pan prezydent... Ja nie jestem politykiem, więc wybaczcie państwo, jeżeli kogoś razi to, że mówię tak wprost, ale wydaje mi się, że tak po prostu trzeba. Jeżeli ktoś kłamie, no to trzeba powiedzieć, że kłamie. Nie mija się z prawdą, czy rozmija się z prawdą. To jest jakiś polityczny bełkot, którego ja nie znoszę. Pan prezydent Bronisław Komorowski, jeżeli już coś mówił, to po prostu kłamał. I każdy, kto zna akta tej sprawy, doskonale o tym wie. Ja je znam, więc w wielu momentach pan Bronisław Komorowski kłamał. No, a jeżeli już nie kłamał, to... No to odpowiadał w sposób tak zdumiewający, że trudno to w ogóle określić. Jako przykład, no podam tę sytuację, w której przytaczane były cytowane zeznania Bronisława Komorowskiego z lipca 2007 roku, kiedy po raz pierwszy był przesłuchiwany w tej sprawie w prokuraturze i po nim zeznawało kilku świadków. I ci świadkowie całkowicie podważyli te zeznania. W związku z tym Bronisław Komorowski był wezwany drugi raz do prokuratury w styczniu 2008 roku. I wtedy powiedział, ja się pomyliłem, ja chcę te zeznania sprostować. Inna sprawa, że gdyby ktoś z państwa się tak pomylił, to miałby pewnie już zarzut składania fałszywych zeznań, zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności. No Bronisław Komorowski powiedział, ja się pomyliłem, teraz mówię tak jak było. I całkowicie zmienił te zeznania. I te zeznania były czytane w sądzie 18 grudnia 2014 roku. Więc pytam pana Komorowskiego jako świadka. Proszę świadka, czy świadek potwierdza zeznania z lipca 2007 roku? Bronisław Komorowski odpowiada, tak, potwierdzam, tak zeznałem w prokuraturze.
Czytane są zeznania ze stycznia 2008 roku. Pytam, czy świadek potwierdza te zeznania ze stycznia 2008 roku? Tak, potwierdza. A jedne przeczą drugim. W związku z tym pytam, to wreszcie, które świadek zeznania potwierdza, skoro jedne wykluczają drugie? Bronisław Komorowski odpowiada, wszystko co powiedziałem w prokuraturze jest prawdą i nic więcej nie mam do powiedzenia. To mniej więcej tak, jakby ktoś z Państwa powiedział, że ta ściana jest żółta, po chwili by powiedział, że jest zielona. Ja bym zapytał to, jaka ona wreszcie jest, a Państwo byście odpowiedzieli, to co powiedziałem jest prawdą. Mniej więcej w ten sam sposób odpowiadał Bronisław Komorowski. No, szokujące dla mnie było to, że w ten sposób odpowiada najważniejsza osoba w państwie, prezydent Polski. Dobrze, ponieważ mamy jeszcze dwa punkty w czasie dzisiejszego wieczoru. Pierwsze to są Państwa pytania, drugi to jest podpisywanie książki. To już zbliżamy się do końca tej pierwszej części. Chyba mam taką prośbę do Wojtka, nie wiem czy potrafi ją spełnić, ale gdybyś był prokuratorem oskarżającym Bronisława Komorowskiego, to jakie byś punkty swojego oskarżenia najważniejsze wymienił? No nie wiem, czy poszedłbym tak daleko, bo tu trzeba by się dobrze zastanowić, tak? Muszę pamiętać o tym, że jesteśmy w toku kampanii wyborczej i każde moje słowo może być wykorzystane, jak to się mówi, przeciwko mnie. Na pewno bym się przynajmniej zastanowił. Czy polityka, tak ważnego rangą polityka, drugiego polityka w państwie, bo wtedy był marszałkiem Sejmu, który spotyka się z człowiekiem, którego podejrzewa o szpiegostwo na rzecz obcego kraju, a mimo to się z nim spotyka, mimo takich podejrzeń, mimo informacji, że ten człowiek może być rosyjskim szpiegiem, poważnie bym rozważył, czy takiego polityka nie oskarżyć o jedno z najpoważniejszych przestępstw, jakie może być. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, Państwo domyślacie się, jakie przestępstwo mam na myśli. Bardzo poważne przestępstwo. Zdania są podzielone. Nie mam na ten temat wiedzy. Jak mówiłem, nie pisałem biografii Bronisława Komorowskiego. Książkę udało się napisać, książkę mamy przed sobą. Ja mam, już zmierzając ku końcowi, pytanie odnośnie nacisków. Czy miałeś głuche telefony albo anonimowe maile, żeby ta książka nie wyszła, a może gwoździe w oponie, bo to w książce też się pojawia. Proszę Państwa, naciski na to, by ta książka nie powstała, były niemalże do samego końca. Naciski na moich informatorów, naciski na ludzi, którzy chcieli mi przy powstaniu tej książki pomóc, by się dobrze zastanowili, by wstrzymali się z takimi czy innymi decyzjami. Mogę Państwu powiedzieć tylko tyle, że dwie osoby, które mi pomagały przy powstaniu tej książki, wyjechały z Polski. Chyba czekają na to, jaki przebieg będą miały wybory prezydenckie. Naciski miałem od od kilkunastu miesięcy co najmniej. Ja zamieszczam taką historię, dla mnie niezwykłe wydarzenie, gdzie były premier, nie mający nic inaczej. Premier, który nie powinien mieć nic, ale to absolutnie nic wspólnego z Bronisławem Komorowskim. Nic, ale to absolutnie nic wspólnego. Zachowuje się tak, jakby był jego rzecznikiem podczas rozmowy ze mną, którą zorganizowali mi moi dwaj byli koledzy dziennikarze śledczy, a dzisiaj mający PR-owcy, czyli ludzie, którzy mają swoje agencje public relations i pracują na rzecz tych, których kiedyś opisywali, za potężne pieniądze zresztą, zorganizowali mi to spotkanie z byłym premierem i to spotkanie odbyło się tak naprawdę w jednym tylko celu. A mianowicie w tym celu, skąd się wziął były premier w moim życiu, to jest historia już na oddzielną opowieść, którą zamieszczam w książce. I tenże były premier w mieszkaniu wynajętym tylko na to spotkanie, gdzie zostałem zeskanowany dokładnie od stóp do głowy, by sprawdzić, czy nie mam żadnego podsłuchu, przestrzega mnie, bym się nie zagłębiał w tą sprawę, bym sobie odpuścił, a może wszystko jeszcze będzie mi wybaczone. No to tak naprawdę spowodowało, że gdybym nawet kiedykolwiek miał zamiar poddać się i sobie odpuścić, no to chyba w tym momencie musiałbym ten zamiar zażegnać. Ja
w roku 2008 zostałem złamany, zostałem doprowadzony do krawędzi rozpaczy, do takiego ciemnego tunelu, w którym na końcu nie widziałem światła. Miałem umrzeć, nie umarłem. Cóż więcej złego może mi się stać? Postanowiłem wstać i bez względu na to, co dalej będzie, iść do przodu i już się nie zatrzymywać. No i od tamtej pory próbuję to robić. I takie rozmowy, jak ta rozmowa z byłym premierem, czy zdumiewająca sytuacja, komuś się może wydać gwóźdź w oponie jako rzecz tak oczywista, jak to, że woda jest mokra. Każdy może najechać na gwóźdź w oponie. Szkopuł w tym, że ja, to nie był gwóźdź, to był jakiś taki dziwny szpikulec, który mi tą oponę rozsadził tuż po tym, jak nowiutkie cztery opony wymieniłem. Przejechałem na nich po asfaltowej drodze może 2 kilometry. Zatrzymałem się pod urzędem miasta Białej Podlaskiej. Miałem jechać do Warszawy tego dnia. Wyjechałem do centrum i tam mi tą oponę rozsadziło. Jechałem 60 km na godzinę, uderzyłem w cmentarny mur. Policjanci orzekli, że nie miałem żadnych szans najechać w ten sposób na ten szpikulec, bo on był wbity w bok. Był wbity w boczną krawędź świeżutkiej, nowo zakupionej opony. Ja mam świadomość, że to była może tylko groźba albo jakaś taka próba zastraszenia. Gdyby tak naprawdę chciano mnie unicestwić fizycznie, gdyby miała mi spaść cegłówka w drewnianym kościele na głowę, to już dawno by mi zapewne spadła. Myślę, że w stosunku do mnie opracowano inny plan, tak? Gdyby mi coś zrobiono fizycznie, to być może uwaga opinii publicznej skupiłaby się na mnie i na tym, co robię. Natomiast próba zniszczenia mnie, odebrania wiarygodności jest czymś znacznie skuteczniejszym. Prokurator Andrzej Witkowski, mój mentor, zawsze mówił, że ci ludzie, dla nich tak naprawdę najważniejsze jest odebrać wiarygodność. Człowiek może żyć, ale cóż to za życie? Może być martwy za życia. Podważ wiarygodność człowieka, a podważysz wiarygodność faktów. Fakty bez... Co znaczą fakty, jeżeli zebrał te fakty człowiek niewiarygodny? Myślę, że taką metodę próbuje się obrać w stosunku do mnie od wielu, wielu, co najmniej od 7 lat. Ja pamiętam, proszę Państwa, że gdy w książce Z mocy bezprawia opisałem wiele osób, które mi pomogły, które w moim życiu odegrały ważną rolę i udzieliły mi poparcia, bym powstał z kolan. Jedną z nich był obecny tutaj Krzysztof. To każda z tych osób, każda, dostała mailem informację, czy warto pomagać Sumnińskiemu. Taki paszkwil, w którym zmieszano fakty i kłamstwa w proporcjach 1 do 99, ale każda z osób, którą ja wymieniłem w książce jako osobę mi życzliwą, czy to był ksiądz, czy to był dziennikarz, dostała taką właśnie przesyłkę. Oczywista odpowiedź tej przesyłki zawierała się w słowach: nie warto. Nie warto pomagać Sumnińskiemu. To jest jakaś dziwna postać, związał się z oficerami WSI, ma za swoje, to jest przestępca. A to było tylko jedno z bardzo, bardzo wielu działań dyskredytujących mnie. Więc ta próba niszczenia takiego cichego, dla opinii publicznej niezauważalnego, trwa od bardzo, bardzo dawna. No, ostatnia odsłona miała miejsce przed przesłuchaniem pana prezydenta, gdy Gazeta Wyborcza mojej skromnej osobie poświęciła 6 publikacji, w tym kilka dwukolumnowych. Każda zaczynała się z pierwszej strony. Czułem się niczym gwiazda Gazety Wyborczej. Ja bardzo proszę o jeszcze Gazetę Wyborczą, dlatego że jeżeli Gazeta Wyborcza mnie pisze źle, to ja się świetnie czuję. Naprawdę, możecie Państwo myśleć, że to ironia, ale ja naprawdę uważam, że jeżeli Gazeta Wyborcza by pisała mnie dobrze, to ja bym się szczerze martwił. Natomiast jeżeli pisze o mnie źle, to ja uważam, że wszystko jest ze mną w porządku. Że wszystko jest ze mną w porządku. Czekam na kolejną odsłonę po książce, publikacji w Gazecie Wyborczej. A nazwisko Bronisław Komorowski w książce Wojciecha Sumnińskiego, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, po raz pierwszy pojawia się na 77 stronie. To jest wyjaśnienie, więc autor przeświadczył, że autor po pierwsze zna lepiej książkę niż czytelnik, to dobrze, prawda?
A po drugie, że książka się czyta bardzo szybko, skoro 56 się zamienia na 77. Teraz jest czas na pytania Państwa. Nie zadamy ich dużo, dobrze? Bo pewno będzie, Wojtek będzie podpisywał książkę, a tych podpisów złoży wiele, więc przypuśćmy trzy pytania. I bez mikrofonu, takie głośno wypowiedziane. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, ponieważ nie wiem, czy to... mam taką historię też do powiedzenia, związaną z tym, jak w programie Tomasza Lisa poruszył później, tak? Nie było na ściśle związane z tym, właśnie co pan Wojtek mówił, czyli z próbami ze samochodczymi, a ja zauważyłem rzecz taką w mediach, która była przygotowana. Proszę do nas. Jak to się dzieje, że będąc w strukturach NATO jest możliwe, że ludzie związani z niepolskim wywiadem, tak dobrze intencje zrozumiałem, mogą odgrywać jakąkolwiek rolę? No myślę, że dobrze to pokazuje na przykład historia pana generała Izdorczyka, który wszystko na to wskazuje, miał kontakty z przedstawicielami rosyjskiego wywiadu, były takie dziwne spotkania pana Izdorczyka. I nikt nie chciał podpisać jego nominacji do Brukseli. Tymczasem pan Bronisław Komorowski zaparł się i tylko i wyłącznie dzięki niemu, nawet generał Rusak nie chciał podpisać tej nominacji. Pan generał Izydorczyk otrzymał ważne stanowisko w strukturach natowskich i wszedł w posiadanie wszelkich tajemnic wojskowych. No, to jest rzecz zdumiewająca. Jak to się dzieje? Podobnie jak wiele innych rzeczy, jest to dla mnie szalenie trudno wytłumaczalne, tak? że takie sytuacje mają miejsce. No, myślę, że skrajna patologia to jest za małe słowo na wytłumaczenie. Jest wiele w tej historii, którą tutaj Państwu próbuję nakreślić. Nie na wszystkie pytania mam odpowiedzi. Są pytania, na które odpowiedzi nie ma. Nie chodziło o to, dlaczego służby zachodnie tolerują wywiad. No tutaj już wchodzimy, wie pan, w sferę bardziej publicystyki niż w sferę faktów, do których dociera dziennikarz śledczy. Ja mogę panu spróbować na nie odpowiedzieć jako publicysta bardziej niż jako dziennikarz śledczy. Jak to się dzieje? No, ja pamiętam, że po wyborach parlamentarnych w Polsce krążył taki dowcip, który chciałbym, żeby był dowcipem, jakoby Angela Merkel miała powiedzieć do pana Władimira Putina: wasz prezydent, nasz premier. Myślę, że ten dowcip dobrze oddaje sytuację i położenie Polski, w której z jednej strony jesteśmy w jakiejś mierze w sferze wpływów niemieckich, z drugiej strony w sferze wpływów rosyjskich. Jesteśmy takim miejscem, gdzie te wpływy się ścierają i nikt nie liczy się tak naprawdę z polską racją stanu. A to, że tak jest, no to moglibyśmy przedstawić na to wiele, wiele dowodów, że ta nasza tak zwana niepodległość, czy tak zwana polska racja stanu, to jest rzecz absolutnie iluzoryczna. Dlaczego na przykład Białoruś, przez teren Białorusi, przez te łącza tranzytowe surowców energetycznych Białoruś czerpie ponad miliard dolarów rocznie, każdego roku, od wielu, wielu lat. Niemcy za to, że transferują te surowce energetyczne do pozostałych państw Europy, biorą równowartość około 2 miliardów dolarów rocznie, a Polska, która jest położona między Białorusią i Niemcami, nie bierze ani dolara od wielu, wielu lat. Też można by zapytać, jak to możliwe, jak to się dzieje. Jest wiele takich sytuacji, które pokazują, że ta nasza niepodległość, ta nasza polska racja stanu to jest coś bardzo, bardzo iluzorycznego. Tak. Ale może mikrofon. Na następne spotkania pana Sumińskiego z taką ogromną rzeszą ludzi. Tylko co dalej? Co z tego ma wynikać dla, na przykład dla prokuratury, która nie będzie chciała traktować tej wiedzy jako sens fiction? No to są fakty. Pan mówi o faktach. To są fakty, które można potwierdzić. Są na pewno świadkowie, którzy chyba jeszcze żyją. Ja powiedziałam na wstępie, że w tej książce zawarłem fakty i tylko fakty. Gdybym w tej książce napisał choćby jedno słowo, które nie jest prawdą, miałbym zapewne kolejne problemy prawne. Jest wiele, powinienem Państwu to powiedzieć, że ja nie byłem nigdy dziennikarzem, który pracował zza biurka. Nie byłem dziennikarzem, który
nie wiem, siedział tylko, analizował dokumenty. Oczywiście dokumenty zawsze były bardzo ważne, ale ja próbowałem rozmaitych sytuacji dotknąć, zobaczyć na własne oczy. Byłem chyba jedynym dziennikarzem, który w czasie, gdy na ulicach Warszawy wybuchały samochody, poznał cały zarząd Pruszkowa, między innymi dzięki informatorom z USI, którzy poznali mnie z adwokatem mafii, panem Andrzejem P. Podobnie wchodziłem w struktury w USI, gdzie poznawałem tych ludzi, próbowałem ich rozegrać. To troszkę przypominało, może znacie Państwo taki film Don Brasco z Alem Pacino i Johnny Deppem, gdzie Johnny Depp właśnie wchodzi w struktury mafijne i próbuje jakby od środka to rozeznać. Ja to porównuję do pełnego morza, do morza pełnego rekinów, z którymi ja w tym jednym morzu pływałem. Tak? To nie oglądałem te rekiny czy tych rekinów przez szybę, tylko ja stykałem się z nimi. Więc to wszystko, co zawarłem w tej książce, to są tylko i wyłącznie fakty. I to takie fakty, które jestem w stanie udowodnić przed każdym uczciwym sądem. Jeżeli coś widziałem na własne oczy, jeżeli nawet byłem świadkiem jakiegoś wydarzenia, ale mam świadomość, że nie byłbym w stanie tego udowodnić w sądzie, to ja tego w książce nie zawarłem, bo po prostu bym przegrał w sądzie. Natomiast są w tej książce wyłącznie takie informacje, które, tak jak pan powiedział, to nie jest science fiction, to są fakty. Książka nie jest oczywiście napisana jak biuletyn IPN. To nie jest książka, gdzie są daty, nazwiska i fakty. To jest książka, która ma pewną narrację, pewien swój styl. Jeżeli ktoś czyta moje poprzednie książki, to wie, o czym mówię. Ona ma mroczny klimat, no bo ta rzeczywista służb tajnych była bardzo mroczna. Ale jest to książka zawierająca fakty. I bardzo bym chciał, żeby prokuratura zainteresowała się tą książką, sięgnęła do tej książki i na przykład wezwała mnie na świadka, żebym element po elemencie udowadniał z tej książki. I ja bardzo chętnie to zrobię. To żeby był wątek komercyjny, może powiemy, że będzie zniżka specjalnie dla prokuratora, który się zgłosił do książki. Z całą pewnością. Bardzo trudne pytanie, to znaczy w moim przekonaniu pan Bronisław Komorowski z całą pewnością na Trybunał Stanu zasłuży. Mówię o swoim przekonaniu. Natomiast czy to się stanie w Polsce? No, myślę, że bardzo dużo zależy od wyniku wyborów prezydenckich. Jeżeli pan prezydent Bronisław Komorowski nadal będzie prezydentem, no to myślę, że odpowiedź na to pytanie jest znana. Natomiast myślę, że gdybyśmy my jako Polacy nie dopuścili, by Bronisław Komorowski kontynuował swoją działalność jako prezydent Polski, no to byłby to świetny początek do postawienia pana prezydenta przed Trybunałem Stanu. I trzecie, ostatnie pytanie. Część z tych materiałów znajduje się w książce, niestety nie wszystkie ze względu na naciski, o których mówiłem. Jednakowoż mam obietnicę, że jeżeli uda się doprowadzić do tego, by Bronisław Komorowski nie wygrał wyborów prezydenckich, to wszystko to zostanie ujawnione. Nie mam wpływu na to, co robiono z moimi informatorami. Część z tych materiałów, część z tych informacji jest zawarta w książce. I zapewniam, że są to informacje, które dotąd nie ujrzały światła dziennego. Mam jeszcze drugie pytanie, może odnośnie prowadzonego tego postępowania w sprawie marszałkowej. Pana takie uczucie, czy sędzia prowadzący tą sprawę no, jest rzetelną firmą? O, tu mi pan zadaje bardzo trudne pytania, bo ja występuję jako podsądny i za chwilę będę przez sędziego sądzony. I jednoosobowo sędzia podejmie decyzję o moim losie. I pan by chciał, żebym ja w tej chwili wyraził swój pogląd na temat sędziego. Ja mogę powiedzieć uczciwie o swoim odczuciu, tak? Jest tutaj pan człowiek, którego bardzo, bardzo cenię. Nie wiem, czy zechce wstać i opowiedzieć, przedstawić się, który chodzi na wszystkie rozprawy i robi z nich bardzo rzetelne relacje. Gdyby chciał, mógłby opowiedzieć o swoich odczuciach. Moje odczucia są takie. Mówię o swoich odczuciach, tak? Mam głębokie przekonanie... Proszę się pokazać.
Mam taką propozycję, może pan rano jutro w radiu odpowiedział, w poranku o tym, że wszyscy usłyszymy. Moje odczucie jest takie. Mam głębokie wrażenie, że sędzia nie jest człowiekiem nieuczciwym. Mogę jednakowoż mieć również przekonanie, a może coś więcej niż przekonanie, że z całą pewnością są różne naciski, bo dziwne by było, gdyby nie było. Pytanie otwarte, czy sędzia tym naciskom ulegnie, czy też nie? Wierzę głęboko, że nie i że sprawiedliwości stanie się zadość. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy pani redaktor Magdzie Uchaniuk. Bardzo dziękujemy panu. I oczywiście bardzo dziękuję. To był mój debiut. Panu redaktorowi Krzysztofowi Skowrońskiemu. Bardzo dziękujemy państwu. To za chwilę będą potem. I bardzo dziękujemy redaktorowi Wojciechowi Skowrońskiemu. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bardzo państwu dziękuję za przybycie i za to zaufanie i za wsparcie, jakim mnie państwo darzycie. Obiecuję, że nigdy tego zaufania nie zawiodę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani chciała zabrać głos? Ja zejdę.